Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, z tej strony Anna Stasiek i Ewa Zając. W ostatnim czasie ludzie coraz częściej decydują się na piercing. Opowiemy Wam dzisiaj o jego historii i znaczeniu w różnych kulturach. O tym, po czym poznać dobrego piercera, które przekucia zaliczane są do tych najbardziej bolesnych oraz o wielu różnych ciekawostkach na ten temat opowie nasza gościni Anka, która już od wielu lat zajmuje się profesjonalnie piercingiem. Może zacznijmy od tego, czym jest piercing. A jest to forma ozdabiania ciała, która polega na przekuwaniu go w różnych, często mogłoby się wydawać, że nietypowych miejscach. Swój początek miał w czasach starożytnych. Dla wielu plemion był to symbol ich kultury. Traktowany był również jako talizman i symbol przynależności do danego społeczeństwa. W tamtych czasach najczęściej przekuć dokonywali ludzie posiadający pewien status, na przykład kapłani czy wojownicy. Kolczyki stanowiły przedłużenie cech osobowości, podkreślały status jednostki, a także nawiązywały do religii. Bardzo często piercing był elementem rytuałów, na przykład wejścia mężczyzn. A słyszałaś o tym, że taki kolczyk w uchu pełnił funkcję odstraszacza? A co miał odstraszać? Głównie złe duchy i demony. Wiele prymitywnych plemion do tej pory wierzy, że duchy wchodzą w człowieka właśnie przez ucho, a umieszczenie tam kawałka metalu miało je odstraszać. Co więcej, niektórzy wierzyli w to, że odpowiadają one za szczęście noszącego. A wiesz może, co znajdowało się w miejscu przekucia? Zazwyczaj były to kości, kamienne ozdoby, ale również złoto i srebro. W niektórych miejscach na świecie kolczyki są symbolem statusu społecznego, czyli im więcej miała ich dana osoba, tym była bogatsza. Ale to też nie było tak, że mogłaś sobie po prostu zrobić kolczyk i podnieść tym swoją pozycję w hierarchii społeczeństwa. Przekucia były wykonywane podczas wielkich świąt, gdzie gospodarz zapraszał sobie rodzinę i własnoręcznie zakładał kolczyki swoim dzieciom lub wnukom. Nadawał im w ten sposób wyższy status społeczny. Jednak nie każdy mógł sobie pozwolić na wyprawienie takiej uczty, ponieważ było to bardzo drogie. Stąd właśnie stwierdzenie, że im więcej kolczyków, tym bogatszy jest ich właściciel. Wiedziałaś o tym, że piercing języka był stosowany już wśród Majów, Azteków i innych plemion z regionu północno-zachodniego Pacyfiku? Już wtedy ludzie dbali o swój wygląd. Pierwsze przekucie najprawdopodobniej pojawiło się w starożytnym Egipcie około 5000 lat przed naszą erą i miało podłoże religijne. Tutaj również panowała zasada, o której już wcześniej mówiłyśmy, a mianowicie chodzi mi o to, że prawo do posiadania kolczyka mieli tylko członkowie wyższych sfer. Zatrzymajmy się na chwilę w Imperium Rzymskim, w którym kolczykowanie pełniło wiele funkcji. Na przykład przekute ucho było wyrazem bogactwa, luksusu i wysokiego statusu społecznego. Co ciekawe, rzymscy wojownicy przebijali sobie sutki na znak swojej odwagi i męstwa. Co może dziwić, miało to też praktyczne zastosowanie, ponieważ do tych kolczyków mocowali sobie płaszcz. Oprócz tego, za pomocą kolczyków, Rzymianie znakowali sobie swoich przestępców, głównie byli to mordercy. W sumie wykorzystywali piercing w bardzo praktyczny sposób. Może wróćmy jeszcze na chwilę do Majów i Azteków. Wiesz może, czy oprócz języka przekuwali coś jeszcze? Na pewno przekuwali głównie dolną wargę i poprzez obciążenie rozciągali ją. W sumie ciekawe, w jaki sposób wtedy postrzegano różne rodzaje kolczyków. Może przyjrzyjmy się teraz ludom afrykańskim i ich formom kolczykowania. Na pewno tak jak Majowie, naciągali oni dolną wargę, a kiedy miała już odpowiednie rozmiary, wkładano w powstałą dziurę drewniany lub gliniany okrąg. W wielu plemionach stanowiło to symbol piękna. Naciągano również małżowiny uszne. Im większa i bardziej naciągnięta, tym wyższy status społeczny. Jak słyszymy, ideały piękna w zależności od kultury są naprawdę przeróżne. Możemy w sumie podsumować naszą podróż w kilku zdaniach. Kolczyki w niektórych miejscach zarezerwowane były tylko dla osób zajmujących konkretne stanowisko w społeczeństwie. Część kolczyków informowała o cechach danej osoby, takich jak odwaga czy męstwo, oraz miała powodować groźny wygląd, na przykład podczas walk.
możemy zauważyć, że przekuwanie ciała jest wśród ludzi popularne już od wielu wieków, a kolczyki nosili wszyscy bez względu na płeć. Znamy już historię piercingu, jego znaczenie w różnych kulturach świata oraz różne rodzaje przekuć. Myślisz, że jest coś jeszcze, co można na ten temat powiedzieć? Myślę, że jest przed nami jeszcze sporo innych tematów, takich jak na przykład, czy u każdej osoby możliwy jest każdy typ przekucia? Czy należy się jakoś do niego przygotować? Które przekucia są najbardziej bolesne? Jak tak teraz myślę, to całkiem tego sporo. To może zaprośmy do rozmowy Ankę, piercerkę, która od 1998 roku zajmuje się przekuwaniem przy ulicy Grodzkiej 50. Jak długo zajmujesz się piercingiem i skąd w ogóle pomysł na to? Zajmuję się nim 25 lat, trudno uwierzyć mnie samej. Zaczęłam w 98 roku, oczywiście oficjalnie. Podróż to była długa, dlatego że tak naprawdę piercing, eksperymenty piercingowe zaczęły się dość wcześnie. Miałam 12 lat, wychowywałam się w czasach, kiedy no, nie było miejsc takich jak studia tatuażu i piercingu, były to lata 80. I eksperymenty robiłam na swoich koleżankach. Moja ciocia, która mieszkała w Stanach, przysyłała mi gazety, które były muzyczne. Ludzie tam wyglądali trochę inaczej niż u nas. Mieli irokezy, kolorowe fryzury. Generalnie było to poświęcone tematce punk rockowej muzycznie, więc te ozdoby po prostu były dla mnie nie z tej ziemi. Zaczęło się tak, że zaczęłam eksperymentować na swoich własnych uszach w wieku 12 lat. Przypominam, że to były lata 80. Robiłam sobie seryjnie dziurki w uszach, aż brakło miejsca. Dwa miesiące prawdopodobnie miałam tych dziurek w jednym uchu. W prawym uchu miałam 9 i w lewym 5. A to dlatego w lewym 5, że zasłaniałam sobie skutecznie swój wizerunek w lustrze i nie mogłam dostać wyżej. Później zaczęły się przekłucia nosa. Oczywiście nie mojego. Moja koleżanka namówiła ją, że to jest jej marzeniem i złapała nas babcia na gorącym uczynku. Było dużo krwi i wycofałam się. Nie zrobiłyśmy tego kolczyka. Generalnie tak schodziło. Kolczyków miałam coraz więcej. W 90 roku wyjechałam na wakacje do Stanów Zjednoczonych, do mojej cioci, która sobie mieszkała w takim bardzo, bardzo artystycznej dzielnicy i, no i zabrała mnie do studia tatuażu. Tam się dopiero działo. Czułam się jak Alicja po drugiej stronie lustra. Było super. Wszyscy byli makabrycznie wydzierani, mieli bardzo dużo kolczyków. No niestety nie miałam 21 lat. Wydało się, że moja ciotka nie jest moją matką. No i niestety nie mogłam mieć ani tatuażu, ani kolczyka. W 92 roku już się udało. Pan był miły, odpowiadał na wszystkie miliony moich pytań i to było dla mnie najważniejsze. Dzięki temu, że było to miejsce zlokalizowane jak gdyby bardzo blisko domu mojej ciotki, zaczęłam go odwiedzać seryjnie. On był na tyle miły też, że pozwalał mi się przyglądać. Wróciłam do Polski i w 93 roku, przypominam, że niewiele się działo jeszcze na scenie tatuażu i piercingu, w 92 roku mój kolega otworzył pierwsze studio tatuażu w Krakowie. No i tak się chyba zaczęło. No i co? W 98 roku stwierdziłam, że jestem gotowa i zaczęłam pracować. Czy u wszystkich osób możesz zrobić każdy typ przekucia? Nie, no warunkuje to anatomia zdecydowanie. Po prostu są takie miejsca, które no nie przyjmą kolczyka z uwagi na swoją budowę. Czyli po prostu trzeba każdorazowo zakwalifikować do danego zabiegu daną osobę. A czy są jakieś przeciwwskazania do piercingu? I jeśli tak, to jakie? To znaczy generalnie szereg chorób. Wiadomo, że warunkiem jest skóra, która jest zdrowa. W wywiadzie absolutnie nie może być cukrzycy.
ponieważ jakby wydłuża ona gojenie i stanowi bezpośrednie czasem zagrożenie zdrowia i życia, jeżeli jest zaniedbana. Choroby wszystkie krwi, hemofilia, problemy z krzepnięciem, anemia, której teraz jest dużo, no wegańskie, jakby złe wegańskie nawyki żywieniowe bez suplementacji teraz się bardzo, bardzo często odzywają. Bardzo, są masywne krwawienia po prostu z niedożywienia. A które przekłucia są według ciebie najbardziej bolesne? Mam wymienić konkretnie. Dobrze. Myślę, że industrial. Myślę, że jest to podwójne kłucie. Kłucie ukośne, także jak gdyby po długości i nie jest to przyjemne. Z neurologicznego punktu widzenia wszystkie przekłucie w obrębie wargi nosa, przegrody nosowej, nozdrza, czyli nostril, septum, absolutnie są dość bolesne. No i sutki zdecydowanie to chyba numer jeden. A czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć osobom rozważającym zrobienie piercingu? Żeby się, nie gdyby, są to sprawy odwracalne i kolczyk można wyciągnąć, jest to proste, natomiast no, trzeba na to wydać jakieś tam pieniążki. Generalnie trzeba zająć się tym, póki to będzie, do momentu, kiedy nie będzie to wygojone, no po prostu jest to regularna rana, o którą trzeba dbać, więc jakby trzeba się naprawdę zastanowić, czy to jest komuś potrzebne, czy to jest kwestia mody, czy to jest coś naprawdę, naprawdę czego chcę. Na początku rozmowy powiedziałaś, że przed przekłuciem pytałaś o wszystko piercera, czyli według ciebie to dosyć ważne, aby piercer umiał odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania, prawda? No przede wszystkim do tego zawodu trzeba być dobrze przygotowanym medycznie. To wywiad jest to podstawa po prostu, ponieważ jakby pracujemy na tkance, którą niszczymy, powodujemy przerwanie łączności tkanek, czyli ranę. I musimy wiedzieć, czy możemy zrobić to bezpiecznie. A po czym poznać dobrego piercera? Oprócz tego wywiadu, czy jest coś takiego, co mogłoby nam się rzucić w oczy, kiedy wchodzimy do studia, żeby stwierdzić, oho, tutaj jednak wolałabym sobie nie robić tego przekłucia? Wystarczy porozmawiać. Wystarczy zadać pytania, które cię nurtują i wtedy wszystko wiadomo. Czy nasz futrzasty przyjaciel może nam w jakiś sposób przeszkodzić w procesie gojenia przekłucia? Absolutnie tak. Absolutnie tak. I jak gdyby... Ja bardzo, bardzo, bardzo ludzi przykładam dużą wagę do instrukcji obsługi, że tak powiem, kolczyka po przekłuciu, tylko że zwierzęta domowe jak gdyby mają troszeczkę inną florę bakteryjną, mikroflorę na swoim futrze czy skórze i często nie jest to mikroflora, która jest kompatybilna z naszą. W związku z tym wszystkie mikroorganizmy, wszystkie gronkowce, paciorkowce, szczególnie pałeczka ropy błękitnej, która bytuje na się zwierząt, jest bardzo, bardzo niebezpieczne i za pomocą łapy własnej, czyli ręki, można po prostu w bardzo łatwy sposób przenieść ją na swojego kolczyka. Dlatego uczulam przed pielęgnacją, przed zmianą kolczyka na myć po prostu ręce. Trzeba. To jest ważne. Czyli jak mieszkamy na przykład ze zwierzętami i powiedzmy śpimy z nimi w jednym łóżku, to będzie jednak dość problematyczne przy absolutnie tym procesie gojenia? Nie. Ten proces gojenia przebiega bez zwierząt w łóżku. Zdecydowanie. Bo jest po prostu bezpośrednim zagrożeniem zdrowia. Dobrze, czyli najlepiej na przykład dla takich osób, które te zwierzęta posiadają, jakby zmienić na przykład poduszkę, żeby była czysta bez tego futra, bez tego... Tak, natomiast no jak gdyby przestać zapraszać zwierzę do łóżka, myślę, że najlepiej zadziała. Czy stosowało się kiedyś jakieś praktyki podczas przekłucia, z których już w tej chwili nie korzysta się? To znaczy są tendencje, jak gdyby w momencie, kiedy zaczynałam pracować, koniec lat 90., tak naprawdę słuchało się bardziej klientów, to co oni chcieli, wybierali rodzaj biżuterii, mówili, że chcą mieć kolczyk bliżej zębów. I jak gdyby ja nie zawsze się na to zgadzałam, ale często, natomiast teraz nie zgadzam się nigdy. Po prostu ma być tak, jak jest bezpiecznie. Chodzi o to, żeby mieć ozdobę i nie psuć czegoś, co jest naokoło. A takie twoje najciekawsze wspomnienie z początków twojej znajomości z piercingiem? Najciekawsze wspomnienie.
Nie mam takich chyba. Z racji tego, że bardzo dużo kolczyków wykonałam w domu na własnych koleżankach. W momencie, kiedy pojawiły się w moich rękach profesjonalny sprzęt, pojawił się profesjonalny sprzęt i jak gdyby większa wiedza, jak gdyby... Nie przypominam sobie tego, żeby też... Czyli w sumie piercing już dawno miałaś w głowie i teraz po prostu przerodziłaś swoją pasję w pracę. Tak, przerodziłam. Zresztą jakby odpowiedzialność za to, że biorę za to pieniądze, robię ludziom rany i jak gdyby no, czułam się do zakończenia procesu gojenia, zawsze czuję się odpowiedzialna za to, co robię. Po dzisiejszej audycji wiemy już całkiem sporo o piercingu. Odbyliśmy małą lekcję historii, połączoną z podróżą po różnych zakątkach świata, aby poznać znaczenie piercingu w danych kulturach. Dowiedzieliśmy się od Anki wielu ciekawych rzeczy dotyczących zarówno samego procesu przekuwania, jak i odpowiedniej pielęgnacji po nim. A na koniec mogliśmy usłyszeć kilka opinii na temat piercingu, pochodzących od różnych osób. Audycje prowadziły dla Was Anna Stasiek i Ewa Zając.